Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do pierwszego materiału z IFA 2017 w Berlinie i zaczynamy od Samsunga i dwa zegarki, Gear Fit 2 Pro oraz Gear Sport. Oczywiście no, w pewien sposób są to nowe zegarki, natomiast to nie są jakieś nowe zupełnie rozwiązania, których byśmy nie znali. Gear Sport wygląda jak Gear S3, tylko jest bardziej nastawiony właśnie na sport i zaraz do tego przejdziemy, a Gear Fit 2 Pro oczywiście wygląda jak poprzedni Fit, natomiast również dorzucono tutaj sporo ciekawych rozwiązań. Zacznijmy sobie od Gear Sport, 360x360 pikseli, Super AMOLED, okrągły ekran, oczywiście Gorilla Glass 3 generacji. Najważniejsze elementy no to dwurdzeniowy procesor, 768 RAM-u, 4 GB pamięci wewnętrznej. Tu się nic nie zmieniło, wszystkie najważniejsze elementy są, czyli Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS i NFC, ewentualnie do płatności, natomiast przypominam, że Samsung Pay jeszcze w Polsce nie jest dostępny. Oczywiście pracują na Tizenie, dzięki temu działa naprawdę bardzo szybko, biorąc pod uwagę różnice, jakie występują tutaj względem Android Wear 2.0, o czym też niedługo będzie materiał. Natomiast mamy tutaj akumulator o pojemności 300 mAh, zobaczymy, no mam nadzieję, że jakieś 2 dni z tego uda się wyciągnąć. Pierwszą nowością jest to, że mam IP68, ale już nie tylko powiedzmy do 30 minut do 1,5 metra pod wodą, ale nawet do 5 atmosfer możemy sobie tutaj pływać, czyli tak na dobrą sprawę do 50 metrów. To jest świetna sprawa, szczególnie dla osób, które no, bardzo często pływają gdzieś tam na basenach i pod tym względem właśnie te zegarki zostały również troszkę spersonalizowane. Warto wspomnieć również o odporności MIL STD 810G. No, powinien wytrzymać ten zegarek ewentualne upadki z kopertą czy z ekranem, nie powinno się specjalnie nic stać. No, warto wspomnieć, że oczywiście urządzenie możemy łączyć z Androidem 4.3 czy 4.4 wzwyż lub iOS 5 i wyżej. Sam zegarek wygląda bardzo podobnie do poprzednika, natomiast no, zmieniło się też to, że mamy inne paski. No, rzeczywiście jest taki bardziej nastawiony na jakby na te elementy sportowe, ale również na to, że faktycznie są tutaj mierzone te wszystkie elementy związane z pływaniem, czyli ilość basenów, odległości i to można również sobie to wszystko tutaj dopasować. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo ładowanie, to przypominam, że oczywiście tak jak poprzednio to jest indukcyjne. No i nie mam tutaj informacji pewnych, natomiast wydaje mi się, że również w tym przypadku, zresztą ta obudowa za dużo się też nie zmieniła, można tutaj zmieniać sobie te paski dowolnie, chyba na inne i to jest jak najbardziej ok. Przechodzimy do Gear Fit 2 Pro i oczywiście jest opaska do tutaj mierzenia naszej aktywności, 1,5-calowy ekran, lekko zakrzywiony, 216x432 piksele, więc mniej więcej 310 pikseli na calce, co jest niezłym wynikiem, mi się wydaje, Gorilla Glass 3 generacji. Specyfikacja bardzo podobna, też dwurdzeniowy procesor, 512 RAM-u i 4 GB wewnętrznej, wszystko na Tizenie i bateria 200 mAh, a mamy ładowanie tutaj POGO, czyli po prostu wpinamy sobie taki specjalny element do naszego, no, do naszej opaski, dopiero ona jakby już jest później ładowana. Wszystkie elementy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o właśnie Gear Sport, nawet tutaj do 5 atmosfer możemy również z tym zegarkiem pływać, tutaj również jest sporo nowych aplikacji, biorąc chociażby pod uwagę właśnie współpracę ze Speedo, gdzie ta aplikacja tam jest w stanie zliczyć nam te poszczególne baseny, które możemy sobie wykonywać, więc no, wydaje mi się, że dla takich osób jest to jak najbardziej w porządku. Oczywiście w tych wersjach również już mamy tutaj wsparcie dla Endomondo, więc to jak najbardziej ok, natomiast pewną nowością jest to, że mamy teraz nieustannie mierzony puls, co może być bardzo przydatne, szczególnie dla osób, które no, dbają tam powiedzmy o tętno, to takie najważniejsze, które ma być podczas całego biegu, więc tutaj mamy stały pomiar tętna, nie tak jak wcześniej, powiedzmy co jakiś czas. Wydaje mi się, że to jest no, też dobry krok, biorąc pod uwagę chociażby te konkurencje, czyli powiedzmy te zegarki, które są no, stricte do biegania, przeznaczone nie są smart zegarkami, tylko są zegarkami do biegania, więc myślę, że to jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o aktualne ceny, to macie w opisie. Wydaje mi się, że no, nie jest jakoś super tanio, ale wiadomo, te ceny będą systematycznie spadać. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.